się go regulować. I staraj się go podgłaśniać, a nie ściszać. Przewieźć do przodu, ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. William Wymarek Jacobs, Małpia Łapka. Na dworze była zimna i drżysta noc, ale okienice małego saloniku w willi Złoty Deszcz były zamknięte, a na kominku płonął jasny ogień. Ojciec i syn grali w szachy. Ojciec, którego zasadą było stosowanie radykalnych posunięć, wpędzał swego króla niepotrzebnie w tak niebezpieczne sytuacje, czy aż wywoływało to komentarze ze strony siwowłosej starszej pani, która spokojnie robiła na drutach przy kominku. Posłuchaj, jak wiatr wyje, powiedział pan White, który teraz postrzegł swoje fatalne posunięcie. Ponieważ było już za późno, by je cofnąć, chciał w ten sposób odwrócić uwagę syna. Słyszę, rzekł syn, przyglądając się z marsem szachownicy i wyciągając rękę do ruchu. Szach. On chyba już dziś nie przyjdzie, powiedział ojciec, którego ręka zawisła nad szachownicą. Mat, odpowiedział syn. To okropne mieszkać na takim odludziu, wykrzyknął pan White z nagłą i nieoczekiwaną gwałtownością. Ze wszystkich ohydnych, błotnistych i zapadłych dziur ta jest najgorsza. Ścieżka to istne bagno, z drogi robi się potok. Nie wiem, co ludzie sobie myślą. Uważają pewne, że to nie ma znaczenia, dlatego że tylko dwa domy przy drodze są wynajęte. Nie przejmuj się, kochanie, powiedziała żona uspokajająco. Wygrasz następną partię. Pan White gwałtownie podniósł oczy, akurat w pory, by zauważyć, że matka i syn wymienili znaczące spojrzenia. Słowa zamarły mu na ustach. Z miną winowajcy spuścił głowę. Przyszedł. Rzekł Herbert White, gdy furtka trzasnęła głośno, a ciężkie kroki zbliżyły się do drzwi. Stary człowiek wstał z pośpiechem i, jako gospodarz, podszedł otworzyć drzwi. Słychać było, jak wyrażał współczucie nowo przybyłemu. Przybysz również się na coś użalał, także aż pani White powiedziała no, no i zakaszlała lekko, gdy mąż wszedł do pokoju, wprowadzając wysokiego, tęgiego mężczyznę z oczami jak paciorki i czerwoną twarzą. Major Morris, powiedział pan White, przedstawiając gościa. Uścisnęli sobie ręce. Major usiadł na fotelu koło kominka. Z zadowoleniem przyglądał się gospodarzowi, który wyjął whisky i szklanki i postawił mały, miedziany kociołek na okniu. Przy trzeciej szklance oczy majora zaświeciły jaśniej i zaczął mówić. Skupiona w małym kręgu rodzina patrzyła z żywym zainteresowaniem na tego, który zwiedził odległe krainy. On zaś, szeroki w ramionach, rozparł się w fotelu i rozprawiał o niezwykłych rzeczach, wspaniałych bohaterskich czynach, wojnach, zarazach i dziwnych ludach. 21 lat takiego życia, powiedział pan White, kiwając głową w stronę żony i syna. Gdy wyjeżdżał, był takim sobie chłopcem z magazynu. A teraz spójrzcie na niego. Nie wygląda na to, żeby panu to wszystko zaszkodziło, powiedziała grzecznie pani White. Sam chciałbym pojechać do Indii, rzekł starszy pan. No to tak, wiecie, żeby zobaczyć kawałek świata. Najlepiej siedzieć na miejscu, powiedział major, potrząsając głową. Odstawił pustą szklankę, westchnął i znów pokiwał głową. Chciałbym zobaczyć te stare świątynie, fakirów i kuglarzy, rzekł stary człowiek. A co to za historia z tą małpią łapką, o której mi pan zaczął kiedyś opowiadać? Ech, głupstwa, rzekł wojak śpiesznie.
Nie warto nawet odpowiadać. Małpie łapka? Spytała pani White zaciekawiona. To coś takiego, co można by chyba nazwać magią, odrzekł szybko major. Trochę słuchaczy przysunęło się z zaciekawieniem. Gość machinalnie podniósł pustą szklankę do ust, po czym odstawił z powrotem. Gospodarz napełnił ją skwapliwie. Na oko, rzekł major grzebiąc w kieszeni. Zwykła, mała łapka, wysuszona jak mumia. Wyjął z kieszeni jakiś przedmiot i pokazał. Pani White cofnęła się z obrzydzeniem, ale syn wziął to do ręki i przyglądał się ciekawie. I co w tym szczególnego? I co w tym jest szczególnego? Zapytał pan White, biorąc łapkę od syna. Obejrzał ją i położył na stole. Pewien fakir rzucił na to czar, rzekł major. To bardzo świętobliwy człowiek. Chciał pokazać, że życiem ludzkim kieruje los, a ci, co mu się przeciwstawiają, robią to na własną zgubę. Czar polega na tym, że dzięki tej łapce trzem osobom mogą się spełnić po trzy życzenia. Sposób, w jaki gość to powiedział, wywarł takie wrażenie, iż słuchacze poczuli, że ich uśmieszki były nie na miejscu. No dobrze, a czemuż pan nie wyraził czyjś życzeń? Zastanowił się Herbert White. Major popatrzył na niego wzrokiem, jakim wiek dojrzały patrzy na zarozumiałą młodość. Wyraziłem swoje życzenia. Odrzekł cicho, a jego pokryta plamami twarz zbladła. I rzeczywiście wszystkie trzy pańskie życzenia zostały spełnione? Spytała pani White. Tak. Odparł major, a szklanka zadzwoniła o jego mocne zęby. A czy ktoś inny też już wypowiadał życzenia? Zapytała starsza pani. Pierwszy właściciel łapki wyraził swoje trzy życzenia, brzmiała odpowiedź. Nie wiem, jakie były pierwsze dwa, ale trzecie było prośbą o śmierć. Właśnie w związku z tym łapka mnie się dostała. Jego ton był poważny, że zapanowała głęboka cisza. Jeżeli pańskie trzy życzenia zostały już spełnione, w takim razie one jeszcze panu na nic nie przyda, majorze. Po co je utrzymać? Zapytał gospodarz. Major Morris potrząsnął głową. Tak sobie. Przychodziło mi do głowy sprzedać ją, ale chyba tego nie zrobię. Już dosyć spowodowała nieszczęść. Poza tym nikt jej nie kupi. Niektórzy myślą, że to bzdura i nie dowierzają. Chcieliby najpierw wypróbować, a potem zapłacić. A gdyby pan mógł, rzekł stary człowiek, patrząc na niego wnikliwie, to chciałby pan jeszcze wyrazić nowe trzy życzenia? Nie wiem, odpowiedział major, nie wiem. Wziął łapkę, obracał ją, trzymając w palcach, aż nagle cisnął ją w ogień. Pani White z lekkim okrzykiem schyliła się i pochwyciła łapkę. Lepiej niech się spali, rzekł poważnie stary żołnierz. Jeżeli pani jej nie chce, majorze, to niech mi ją pan da, powiedział stary człowiek. Nie chcę, odparł gniewnie przyjaciel. Wrzuciłem ją do ognia. Jeżeli zatrzymuje ją pan, to proszę nie mieć do mnie żalu za to, co się stanie. Niech pan ją ciśnie w ogień, jak rozsądny człowiek. Tamten potrząsnął głową, przyglądając się uważnie nowemu nabytkowi. Jak to się robi? Spytał. Trzeba ją podnieść w prawej ręce do góry i głośno wypowiedzieć życzenie, rzekł major. Ale raz jeszcze ostrzegam przed konsekwencjami. To mi przypomina trochę bajki z Tysiąca Jednej Nocy, rzekła pani White, wstając, by nakryć dekoracji. Czy na początek nie mógłbyś zażądać dla mnie czterech par rąk? Może wyciągnął z kieszeni talizman i wszyscy troje wybuchnęli śmiechem. Major ze strachem chwycił starszego pana za rękę. Jeżeli już macie sobie czegoś życzyć, powiedział szorstko, niech to będzie coś rozsądnego. Pan White włożył łapkę z powrotem do kieszeni, wstawił krzesła i gestem zaprosił przyjaciela do stołu. W czasie kolacji zapomniano niemal o talizmanie. Potem wszyscy troje słuchali jeszcze oczarowani dalszych przygód żołnierskich w Indiach. Gość wyszedł akurat w porę, żeby zdążyć jeszcze na ostatni pociąg. Jeżeli ta historia o małpie łapce jest równie prawdziwa jak te, co nam opowiadał, rzekł Herbert, gdy drzwi się zamknęły za majorem, to nie potrzebujemy się zbyt przejmować tą sprawą.
Dostałeś mu coś za to, tatusiu? Zapytała pani White, przyglądając się badawczo mężowi. Drobnostka. Odparł rumieniąc się lekko. Nie chciał, ale wmusiłem mu. Jeszcze raz nalegał, żebym wyrzucił małą łapkę. Także coś, że Herbert z udanym oburzeniem. Jak to? Będziemy przecież bogaci, sławni i szczęśliwi. Wiesz, ojcze, na początek wyraź życzenie, żebyś został cesarzem. Nie będziesz już wtedy pod pantoflem. Uciekał dookoła stołu, ścigany przez zagniewaną panią White, zbrojną w serwetkę zerwaną z oparcia fotela. Pan White wyjął łapkę z kieszeni i przyglądał się jej z powątpiewaniem. Faktem jest, że nie wiem, czego sobie życzyć, rzekł zwolna. Wydaje mi się, że mam wszystko, czego mi potrzeba. Byłbyś zupełnie szczęśliwy, gdybyś tylko mógł wynieść się z tego domu, rzekł Herbert, kładąc mu rękę na ramieniu. Życz sobie 200 funtów. To wystarczy. Ojciec, uśmiechając się, trochę zawstydzony własną odpowiedzialnością, podniósł talizman, podczas gdy syn z twarzą poważną, mrugając znacząco w stronę matki, usiadł przy fortepianie i wziął kilka uroczystych akordów. Chcę mieć 200 funtów, powiedział stary człowiek wyraźnie. Mocne uderzenie w klawisze powitało te słowa. Nagle rozległ się przenikliwy krzyk ojca. Żona i syn podbiegli do niego. Poruszyła się, krzyknął. Spoglądał ze wstrętem na przedmiot leżący na podłodze. Gdy wypowiedziałem życzenie, skręciła mi się w ręce jak wąż. No dobrze, ale ja nie widzę pieniędzy, rzekł syn, podnosząc łapkę i kładąc ją na stole. I założę, że nigdy ich nie zobaczę. Musiał ci się coś zdawać, tatusiu, powiedziała żona, patrząc z niepokojem na pana White. Potrząsnął głową. Głupstwo. Nic się nie stało, ale jednak doznałem wstrząsu. Zasiedli znów przy kominku. Panowie kończyli palić fajki. Na dworze wiatr wył głośniej niż kiedykolwiek. Stary człowiek drgnął nerwowo, gdy na górze trzasnęły drzwi. Jakaś niezwykła i przygnębiająca cisza zaciążyła nad całą trójką i trwała, dopóki starsi ludzie nie podnieśli się, by iść na spoczynek. Spodziewałem się, że znajdziesz gotówkę w dużym worku na środku łóżka, rzekł Herbert, życząc im dobrej nocy. A jakieś straszydło, przyczepione na szafie, będzie obserwowało, jak chowasz do kieszeni swoje kapitały z mętnego źródła. Siedział teraz sam w mroku, patrząc na dogasający ogień. Widział w nim jakieś twarze. Ostatnia z nich była tak wstrętna i małpia, że przyglądał jej się ze zdumieniem. Stał się wreszcie jak żywa, także uśmiechając się niewyraźnie, pomacał po stole, szukając szklanki z wodą, by z nią rzucić. Zamiast szklanki jednak jego dłoń chwyciła małpią łapkę. Z lekkim dreszczem otarł dłonią marynarkę. Potem poszedł na górę spać. Znosi się mego słońca, które rzucało swe światło na stół, Herbert śmiał się ze swoich obaw. Cały pokój sprawiał wrażenie czegoś prozaicznie normalnego, przeciwnie niż ubiegłego wieczora. Mała, skurczona łapka leżała rzucona niedbale na kredens. Przestano ufać w zalety talizmanu. Przypuszczam, że wszyscy starzy wojacy są tacy sami, powiedziała pani White. I pomyślę, że wysłuchiwaliśmy takich głupstw. Jakie życzenia mogą się spełnić w dzisiejszych czasach? A jeśli nawet, to cóż ci może zaszkodzić 200 funtów, tatusiu? Mogłoby mu spaść na głowę z nieba, zauważył żartobliwie Herbert. Morris powiedział, że te rzeczy dzieją się w sposób tak naturalny, rzekł ojciec, że mógłbyś przypisać to wyłącznie zbiegowi okoliczności. No dobrze, tylko nie dobierz się do pieniędzy, zanim wrócę, rzekł Herbert, stając od stołu. Obawiam się, że staniesz się przez nie zachłanym skąpcem i będziemy musieli się ciebie wyrzec. Matka zaśmiała się. Odprowadziła go do drzwi, patrząc, jak oddala się drogą. Wróciwszy do stołu, żartowała sobie z łatwowierności męża. Wszystko to jednak nie przeszkadzało, że napukanie listonosza zerwało się do drzwi, stwierdziwszy jednak, że to tylko rachunek od krawca. Zaczęła podrwiwać z pijackich nawyków emerytowanych majorów. Herbert znów będzie dowcipkował, jak wróci, rzekła, gdy siedzi do obiadu. Na pewno, rzekł pan White, nalewając sobie trochę piwa. Ale mimo wszystko to paskudztwo poruszyło mi się w ręku. Przysiągłbym. Zdawało ci się tylko, odparła żona spokojająco.
Mówi ci, że tak było, opierał się mąż. Nie ma co się sprzeczać, ja właśnie... Co się stało? Żona nie odpowiedziała. Właśnie obserwowała tajemnicze ruchy jakiegoś mężczyzny na dworze, który przyglądając się domowi w sposób wyraźnie niezdecydowany, namyślał się, czy wejść. Kojarząc to w myślach z 200 funtami, zauważyła, że nieznajomy był dobrze ubrany i miał lśniący nowością kapelusz. 3 razy zatrzymywał się przy furce i odchodził. Za 4. razem stanął, oparł na niej rękę, nagłą decyzją pchnął i wszedł. Pani White w tym samym momencie pośpiesznie odwiązała tasiemkę w fartuszkę i wsunęła tę użyteczną część stroju pod poduszkę na krześle. Po chwili wprowadziła do pokoju nieznajomego, który wydawał się bardzo zakłopotany. Ukradkiem spoglądając na panią White, a potem słuchał, jak gdyby myśląc o czymś innym, jak przeprasza za wygląd pokoju, za strój męża używany tylko do prac w ogrodzie. Wreszcie zamilkła i czekała tylko cierpliwie, jak tylko kobieca cierpliwość pozwala, na wyjaśnienie, z czym się zjawił. Lecz nieznajomy milczał. Proszono mnie, żebym tu przyszedł, powiedział wreszcie. Pochylił się i zdjął kawałek nitki ze spodni. Jestem z firmy Moen Meggins. Kobieta drgnęła. Czy się coś stało? Rzuciła bez tchu. Czy coś stało się Herbertowi? Co się stało? Co? Spokojnie, spokojnie, mamusiu, przerwał jej mąż. Usiądź i nie wyciągaj zbyt pochopnych wniosków. Pan nie przyniósł nam z pewnością złej nowiny, prawda? Spojrzał na tamtego bystro. Przykro mi, zaczął gość. Czy ranny? Zapytała gwałtownie matka. Gość skinął twierdząco. Ciężko ranny, rzekł szybko. Ale wcale nie cierpi. O, dzięki Bogu, rzekła stara kobieta składając rękę. Dzięki za to Bogu, dzięki. Nagle urwała, pojąwszy złowieszcze znaczenie tych słów i ujrzała straszliwe potwierdzenie swych obaw w pochylonej głowie obcego. Zwróciwszy się do trudnie kojarzącego męża, położyła swoją starą, trzęsącą się rękę na jego dłoni. Zapanowało długie milczenie. Został wciągnięty w tryby maszyny, rzekł w końcu gość cichym głosem. Wciągnięty w tryby, powtórzył w osłupieniu pan White. Tak. Siedział patrząc tempo w okno i trzymał rękę żony w swoich dłoniach, tak jak to zwykł czynić w dawnych narzeczeńskich czasach, 40 lat temu bez mała. On jeden tylko nam pozostał. Rzekł wreszcie, zwracając się łagodnie ku gościowi. To ciężki cios. Gość zakaszlał, wstał i podszedł z wolna do okna. Firma życzy sobie, bym przekazał państwu wyrazy szczerego współczucia z powodu ich wielkiego nieszczęścia. Rzeknie pan czas na nich. Mam nadzieję, że państwo rozumiecie, iż jestem tylko urzędnikiem i spełniam polecenie. Nie było odpowiedzi. Twarz starej kobiety była blada, oczy nieruchome, a oddech ledwie dosłyszalny. Wyraz twarzy jej męża był taki, jaki mógł mieć jego przyjaciel major, gdy brał udział w pierwszej akcji bojowej. Miałem znajomych, że firma Moen Meggins uważa, że nie ponosi tu żadnej odpowiedzialności, mówi dalej obcy. Firma nie uznaje żadnych roszczeń, ale z uwagi na usługi oddane przez pańskiego syna, chcę zaproponować państwu pewną sumę tytułem rekompensaty. Pan White puścił rękę żony, zerwał się i popatrzył z przerażeniem na gościa. Suche jego wargi ułożyły się w słowo. Ile? 200 funtów, brzmiała odpowiedź. Nie dosłyszał już okrzyku żony. Uśmiechnął się tylko słabo, wyciągnął przed siebie ręce jak niewidomy i runął bezwładnie na podłogę. Staruszkowie pochowali zmarłego na wielkim nowym cmentarzu odległym o jakieś 2 mile i powrócili do domu tonącego w cieniu i ciszy. Wszystko minęło tak szybko, że zrazu ledwie mogli zdać sobie z tego sprawę.
Pozostali w stanie wyczekiwania, jakby miało się zdarzyć jeszcze coś. Coś, co zmniejszyłoby to brzemię zbyt ciężkie do zniesienia dla starych serc. Dni mijały. Oczekiwanie ustąpiło miejsce rezygnacji. Beznadziejnej rezygnacji starców, niesłusznie zwanej czasem apatią. Niekiedy zaledwie odzywali się do siebie, teraz nie mieli już o czym mówić. Dni wlokły się nieznośnie. Może w tydzień potem starzec, budząc się nagle w nocy, wyciągnął rękę i stwierdził, że jest sam. Pokój pogrążony był w ciemnościach, a od strony okna dobiegł stłumiony płacz. Podniósł się na łóżku i nasłuchiwał. Chodź tutaj, powiedział czule. Zaziębisz się, jest chłodno. Mojemu synowi jest jeszcze chłodniej, powiedziała staruszka i na nowo zapłakała. Odgłos łkania zamierał z wolna w jego uszach. Łóżko było ciepłe. Oczy kleiły mu się ze snu. Ocknął się jeszcze parę razy z drzemki, aż wreszcie zapadł w sen, z którego poderwał go nagle dziki krzyk żony. Łapka! Krzyknęła rozpaczliwie. Łapka! Łapka! Krzyknęła rozpaczliwie. Małpia łapka! Podniósł się wystraszony. Gdzie? Gdzie ona jest? Zawołał. O co chodzi? Podeszła do niego chwiejnym krokiem. Potrzebna mi. Rzekła cicho. Nie zniszczyłeś jej? Jest w pokoju na dole nad kominkiem, odparł zdumiony. O co ci chodzi? Patrząc i śmiejąc się na przemian, pocałowała go w policzek. Dopiero teraz o tym pomyślałam, powiedziała histerycznie. Czemuż nie przyszło mi to przedtem do głowy? Czemuś ty o tym nie pomyślał? O czym? Zapytał. Te dwa pozostałe życzenia, odparła szybko. Wyraziliśmy tylko jedno. Jeszcze ci mało? Rzucił gwałtownie. Tak, zawołała z trumfem. Jeszcze o jedno poprosimy. Zejdź na dół, przynieś ją szybko i poproś, aby nasz chłopiec ożył. Mężczyzna usiadł na łóżku, dygodząc i odrzucił kołdr. Wielki Boże, oszalałaś? Krzyknął przerażony. Idź po nią, dyszała. Weź ją zaraz i proś. Och, mój chłopiec. Mężczyzna potarł zapałkę i zapalił świecę. Wracaj do łóżka, rzekł niepewnie. Sama nie wiesz, co mówisz. Nasze pierwsze życzenie spełniło się, rzekł gorączkowo. Czemuż by drugie nie miało? Zbieg okoliczności, wymawiał to starzec. Idź, przynieś i proś, krzyknęła żona, drżąc z podniecenia. Starzec odwrócił się, spojrzał na nią, głos mu drżał. Nie żyje już od 10 dni, a poza tym nie byłbym ci o tym mówił, ale zdołałem rozpoznać go tylko po ubraniu. Jeśli wyglądał zbyt strasznie, żeby go mogła zobaczyć wówczas, to dopiero teraz. Czy myślisz, że boję się dziecka, które wydałem na świat? Szedł na dół w ciemności, po omacku znalazł drogę do pokoju, a potem do kominka. Talizman był na swoim miejscu. Starca ogarnął przeraźliwy strach, że niewypowiedziane jeszcze życzenie może sprawić, jeśli jego zmasakrowany syn zjawi się przed nim, zanim zdołał uciec z pokoju. Z przerażenia zabrakło mu tchu. Stwierdził, że nie może trafić do drzwi. Czoło miał zlane zimnym potem. Mocował drogę wokół stołu i dotykał ściany, aż znalazł się w małym korytarzyku z złowieszczym przedmiotem w ręku. Gdy dobrnął do pokoju, twarz żony zdawała się odmieniona. Była blada i pełna wyczekiwania. Ku swemu przerażeniu stwierdził, że miała jakiś nienaturalny grymas. Bał się swojej żony. Proś! Zawołała silnym głosem. To jest szaleństwo, co... Coś potwornego, powiedział załamany. Prośże, powtórzyła żona. Podniósł rękę. Chcę, żeby mój syn ożył. Talizman upadł na podłogę.
Starzec spojrzał na niego ze strachem. Potem drżąc upadł na fotel. Staruszka podeszła do okna i podniosła roletę. Siedział tak aż zmarzł, spoglądając od czasu do czasu na postać starej kobiety wyglądającej przez okno. Resztka świecy wypaliła się poniżej krawędzi porcelanowego lichtarza, rzucała pulsujące cienie na sufit i ściany, aż zgasła we śniącym rozbłysku. Stary człowiek z niewypowiedzianym uczuciem ulgi, że talizman zawiódł, przyznał się z powrotem do łóżka. Po minucie czy dwóch podeszła cicho staruszka i usiadła potycznie obok. Żadne z nich się nie odezwało. Leżeli cicho, słuchając tykanie zegara. Nagle zatrzeszczały schody. Mysz zachrobotała pod ścianą. Ciemność była przytłaczająca, więc po jakimś czasie starzec zebrał się na odwagę. Zapalił zapałkę i poszedł po świecę. Na dole zapałka zgasła, więc zatrzymał się, by zapalić drugą. W tej samej chwili u drzwi frontowych rozległo się ciche, nieśmiałe, ledwie słyszalne stukanie. Zapałki wypadły mu z ręki i rozsypały się po podłodze. Stał nieruchomo, wstrzymując oddech, aż stukanie się powtórzyło. Wtedy zawrócił szybko, pobiegł z powrotem do pokoju i zamknął ze sobą drzwi. Trzecie uderzenie rozległo się po domu. Co to? Krzyknęła staruszka, zrywając się. Szczur, powiedział stary drżącym głosem. Szczur. Przeleciał koło mnie na schodach. Kobieta siedziała na łóżku, nasłuchując. Głośne uderzenia zabrzmiały w całym domu. To Herbert! Zawołała głośno. To Herbert! Pobiegła do drzwi, lecz mąż zabiegł jej drogę, łapiąc za ramię, przytrzymał ją mocno. Co ty robisz? Szeptał ochrypłym głosem. To mój chłopiec, to Herbert! Krzyczała, wyrywając mu się. Ty pomniałaś, że to przecież dwie mile drogi. Czemu mnie zatrzymujesz? Puść! Muszę otworzyć drzwi. Na miłość boską, nie wpuszczaj go! Krzyknął drżący starzec. Boisz się własnego syna? Zawołała, szarpiąc się. Puść mnie, już idę, Herbercie, już idę! Rozległy się nowe uderzenia. Potem następne. Stara kobieta nagłym ruchem swobodziła się i wybiegła z pokoju. Mąż popędził za nią na platformę schodów, wołając błagalnie, gdy zbiegała na dół. Posłyszał zgrzyt zdejmowanego łańcucha i powolnie odsuwanie dolnego rygla w drzwiach wejściowych. Potem usłyszał zdyszany, pełen napięcia głos staruszki. Zasuwa! Zawołała głośno. Chodź na dół! Nie mogę do niej sięgnąć! Lecz on na czworakach macał rozpaczliwie po podłodze w poszukiwaniu łapki. Tylko ją znaleźć, zanim wejdzie do domu, to coś, co jest na zewnątrz. W całym domu rozległa się istna kanonada uderzeń. Usłyszał szuranie krzesła, które jego żona przystawiała przed pokoju do drzwi. Usłyszał zgrzyt powoli odsuwanej zasuwy. W tej samej chwili znalazł małpę łapkę. Jednym tchem wypowiedział swe trzecie i ostatnie życzenie. Dobijanie się do drzwi ucichło nagle. Jego echo wibrowało jeszcze w domu. Posłyszał odgłos odsuwania krzesła i skrzyp otwieranych drzwi. Zimny wiatr pojął klatką schodową, a długi, głośny skowyt rozczarowania i rozpaczy jego żony dodał mu odwagi. Biegł do niej na dół, a potem do furtki na dworze. Latarnia uliczna naprzeciwko oświetlała cichą i opustoszałą drogę. Przełożyła Irena Malanowska, czytał Jacek Brzezowski.